A jak się zaczyna streamy? To też wiecie. Jesteście mądre, jesteście mądrzy. Streamy zaczynamy od przedstawienia matron, patronów, osób wspierających na patronite.pl/relindel. I są to dawczynie pizzy, Adam Powowski, Rana Fesa, Kumiak, Paweł Lasecki, cześć, jestem Janek, Jacek Kiliański, Małgorzata Sajnoch i Czubeska. Dawcy kawy z ciastkiem. Marysieńka, Chrysku, Hypatia, Elejsza, Brawny Kucyk, Intega, Zuza K, Michał Piotrowski, Krzysztof Karliński, Kamil Kuliga i Chris Dobbs, 97. Dawczynie kawy. Aleksandra Lemierz, Marta Pieczyńska, Julia Gierynowicz, Łukasz Groblewski, Kropster, Adam George, Soros, what? Lila Watia, Damian Piotrowski i Martyna Wilczek. A także dawcy herbaty. Arkadiusz Gumiński, Estilia, Wlubel, Junkersium, Splend, KTPM32, Rewo, Jakub Kołodziejczyk, Lakardar, Towot, Podkreślnik, Prodbytks, Agnieszka Fortuna, Teodora Jarosz, Marcin Chmiel i Alicja Dołęgowska. Nie ma za to tutaj anonimów. Anonimy, anonimki, osoby anonimowe, wiedzcie, że wielce was szanuję i wielce wam dziękuję, tak samo jak tym osobom, które się przedstawiły i postanowiły się być przedstawione. Tak. No, a to ja, Lindel. Mam mniej brwi dzisiaj. Dostaliśmy też pierwszy rzut oka, jak będzie wyglądało w praktyce metaversum. Jesteście ciekawe? Bo to jest super, super interesujący temat, jak będzie metaversum wyglądało w praktyce. Mam nadzieję, że pozwoli wam się to wczuć w to, jaką wspaniałość szykuje dla nas nikt inny jak sam Zuckerberg. Sam Zuckerberg, bo dla mnie Gdzie ja się mogę zapisać? O, hej Pelikan, dawno się nie widzieliśmy. Uważajcie, proszę zapiąć pasy. Bo metaversum będzie wyglądało o tak. Widzicie? Samo dobro. Prawie jak w Simsach 1. Ważne, że są kontrolery, ważne, że jest VR, reszta nieważne. Reszta bez znaczenia. Więc przygotujcie się, przyszłość jest tuż za rogiem i świat będzie po prostu piękny, nie? Tu ktoś zresztą zrobił takie piękne nawiązanie. Takie piękne nawiązanie. Zobacz, Smokey. Także ludzie już drżą z ekscytacji. Tymczasem Kto pisze z wielkim entuzjazmem o NFT i o metaversie? Kto na polskiej scenie, kto na polskiej scenie dziennikarskiej mógłby opublikować coś, co chwali NFT na przykład? O nie. Wy biedne dzieci wiosny. Wy biedne dzieci wiosny. Tak bardzo nie wiedzieć rzeczy. Tak bardzo. Już nawet nie lata, tylko wiosny. Jedyna lewicowa publikacja w Polsce.
Miks portalu społecznościowego i innych popularnych usług internetowych z rzeczywistością wirtualną stwarza zbyt duże możliwości zarabiania pieniędzy, żeby wielkie firmy IT miały choćby nie spróbować z nich skorzystać. Minął przeszło miesiąc, od kiedy Facebook, obecnie Meta, zapowiedział całkiem nowy sposób korzystania z internetu, a my nadal nie wiemy, co to konkretnie oznacza. No, ja pozwolę wam, ja dam wam przeczytać sobie ten artykuł. Ja nie będę wam tutaj całej tej dobroci odbierał. Tu są głębokie, bardzo mądre przemyślenia na temat tego. Ale chciałbym zwrócić wam pytanie. Zwróciłem uwagę na kilka rzeczy. Na przykład sztuka po wirtualnemu. Coraz częściej słyszymy na przykład o NFT, non-fungible token, niewymienialny token, czyli wirtualnych monetach, które występują w ograniczonej liczbie, co przesądza o ich wartości. Co można w ten sposób sprzedać? Wszystko. Celebrytka Doda oferuje części własnego ciała, a influencerka Marti Renti zarobiła na swojej cyfrowej miłości okrągły 1 000 000 złotych. Właściwie to nie do końca ona, ale na początku grudnia w czasie aukcji Desa Unicum w Warszawie licytowano NFT inspirowany pracą Pawła Kowalewskiego Dlaczego jest raczej coś niż nic z 1986 roku, która uległa zniszczeniu. Token, który pozwala zobaczyć nieistniejący obraz w formie wirtualnej, został sprzedany za 100 tysięcy euro. NFT stanowią przykład towaru lub usługi z pogranicza świata realnego i wirtualnego, ale przynajmniej na razie są rozrywką dla bogatych. Z czasem pewnie będą meblami w naszych wirtualnych domów i ubraniami do naszych wirtualnych szaf. Może czeka nas powrót do czasów, gdy te dyski były małymi dziełami filmowymi? Może również audiobooki i podcasty zostaną wzbogacone o warstwę wizualną? Macie jakiś pomysł, jak mogłyby się nazywać audiobooki albo podcasty wzbogacone o warstwę wizualną? A audio, wideo, book? Bardzo mi się podoba audio, wideo, book. Bardzo, bardzo ładna nazwa. Jeśli metaversum się upowszechni, koszt takich przedsięwzięć spadnie i nawet jeśli będą za nimi stali znani artyści, mogą być dostępne za darmo lub na zasadzie subskrypcji. Subskrypcje to jest ta rzecz, której potrzebujemy więcej. Więcej. Jezus, trochę się boję, co ty mi, Rezarus, zarzucasz. O mój Boże. O mój Boże. Ja to. Great. Looks like you need a good wine pairing. Take a look to your right. Your age has already been pre-verified through your profile, so no need to wait for an ID check. Just place the item in your cart whenever you're ready. I'm getting a notification from your connected smart fridge. It looks like you already have a full gallon of milk at home. Should we put this one back?
rzuć nim! Czemu nie rzuciłeś? Ja bym pierdolnął tak. Hey, good news. Your oil change is done. Your vehicle will be ready at the Tire and Lube Express. I've added the service charge to your parking. Now for the fun stuff. To electronics. You definitely saved the best for last. This TV has great reviews on Walmart.com. Add it to your cart, and I'll have it brought to the front for you. Need any accessories? Here are some options on Jet.com. O nie, mój wózek! Looks like that's everything on your list. Are you ready to check out with Walmart Pay? I'll have the TV brought out to your car. Thanks for shopping at Walmart and have a great day. A, spoko, dronem mi go zawiozą. Ale wózek sam pojecha. Wózku, jedź za dronem. Wózku, jedź za dronem. Musisz jechać za... Boję się, że ten wózek pojecha do kogoś innego. A... Wiecie, co jest wygodniejsze od tego? Wszystko! Naprawdę... Czy... Wyobrażacie sobie, że zamiast otworzyć stronę w przeglądarce, wybrać rzeczy w wyszukiwarce, które was interesują, zatwierdzić i wysłać, jeżeli już mówimy o zakupach przez internet, będziecie robić... Bo tak jest wygodniej? No... Aha! Wiecie, dlaczego bardzo dużo ludzi nie gra w gry w VR-ze? A tak całkiem poważnie? Dlatego, że nie mają miejsca na to. Dlatego, że żeby komfortowo poruszać się w goglach, trzeba mieć odrobinę przestrzeni w pokoju, tak żeby na nic nie wpaść, kiedy będziecie chodzić, oglądać rzeczy, machać ręcyma, żeby nie rozpadać sobie telewizora na przykład. Ale nie, pomysł tutaj jest taki, że będziecie, uwaga, a jak coś się potłucze, to przecież od razu zamówicie nowe, nie? Jeżeli wasze dzieci albo wnuki będą chciały tak funkcjonować, to weźcie poduszkę, oczywiście w Robloxie, i ululajcie je do snu w Robloxie. Nic się nie potłucze, jeżeli wszystko będzie wirtualne, nie? Tu widzę, że jest lepsza wizualizacja zakupów w tym Walmarcie. Więc spójrzmy jeszcze na nią, bo ta wydaje się bardziej realistyczna. Yeah, I can use one of those. Use one of those apps. Hey. Excuse me, guys. Need to get some toys for my kids. Oh, yeah, they like that. Where'd my buggy go? Where'd my freaking buggy go? You took my buggy.
To jest ta wersja nie będąca wizualizacją. To jest ta wersja, to jest ta lepsza wersja. Bardziej realistyczna. Jeżeli myślicie, że rzeczy będą wyglądały bardziej tak jak ta pierwsza prezentacja, to jesteście w błędzie, nie? Wracając jeszcze na chwilę do tego niesamowitego materiału, szanowni przyjaciele, przynajmniej takiej, której nie mogę uderzyć. I zawsze będziesz mógł powiedzieć, że to w Robloxie albo w Walmart Boxie. W ogóle, czy w grach VR można się zbagować pod mapę? Jeszcze jak! Wiecie, gdzie to jest? Pracownicy uczą się obsługi maszyn. To jest na pewno to, co będziemy robić w Metaversum. Moment. O! Jednak korzystanie w VR w relacjach typowych dla mediów społecznościowych może mieć również zalety. Weźmy choćby wymianę komentarzy. Dziś odbywa się ona na tyle bezosobowo, że wielu ludziom łatwo przychodzi obrażanie innych. Może przed sięganiem po mowę nienawiści powstrzyma nas to, co zwykle nas powstrzymuje w realu. Fakt, że będziemy patrzyli innemu awatarowi w oczy i obserwowali jego reakcję. To może ucywilizować część rozmów na Facebooku, choć istnieje też niebezpieczeństwo, że stanie się dodatkową zachętą dla najbardziej zawziętych internetowych socjopatów, czerpiących przyjemność z wyżywania się na innych. Yeah, I can use one of those. Use one of those at house. Hey! Hey! Excuse me, guys. Need to get some toys for my kids. Oh, yeah, they like that. Where'd my buggy go? Where'd my freaking buggy go? You took my buggy? Strike! Tak to będzie, to uczłowieczenie tak będzie wyglądać. Ja nie rozumiem, jak taki tekst może się w krypie pojawić, ale to jest właśnie powód, dla którego mówię, nie obierajcie sobie krypy za wasze jedyne medium, to nie jest dobry pomysł. Nie jest to dobry plan. Nie jest.